Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, unboxing, nowa paczka przyszła. Tym razem przywdziałem te oto rękawiczki. Powód jest prosty. Paczka prawdopodobnie przyszła od Wargamingu. A jeżeli Wargaming, no to chyba już mordka mi się cieszy i Wam też powinna się cieszyć, ponieważ tradycyjnie to, co w środku jest, będzie dla Was, prawda? Nie mam pojęcia, co to może być, ale no zobaczymy. Zobaczymy. Domyślam się, że coś ze sklepu tego Wargamingu. Link do sklepu oczywiście macie pod tym filmem. Tam możecie sobie zerknąć. Nie będę się wypowiadał o cenach czy też o jakości towarów, no bo nie znam przynajmniej jakości. Dobra. Fantastycznym nożykiem otwieram. No i zobaczymy, co tam ciekawego będziecie mogli wygrać. To, co tu będzie na 100%, albo będzie do wygrania w polowaniu, albo będzie do wygrania w Pokonaj Hallaka. Ja już tam coś sobie wymyślę, słuchajcie. Dobra, jedziemy. Rozcięło się tak. Teraz tak. Uwaga, uwaga. I teraz ta fantastyczna... No, na razie jest papier. Gdzie jest ta fantastyczna zawartość, no? Kurka wodna. Czyżby ktoś zrobił psikusa? Dobra. Dobra. Jest coś. Dobra. Jest tu jakiś podatek, coś, którego nie zapłaciłem. Do licha to z Europy szło. Dobra, uwaga, uwaga. Co tutaj takiego ciekawego będzie dla Was? Po pierwsze, jest naszywka World of Warships. Nie wiem, co z takim czymś się robić. To na rzepie jest? Nie. A może i tak. No w każdym razie można to sobie prawdopodobnie naszyć na przykład na chustkę do nosa albo na onucki. Jak ktoś nosi, albo nie wiem, nagatki z tyłu na dupsku, albo na klacie, na sercu, jeżeli komuś jest bardzo bliski World of Warships. W każdym razie tą naszywkę na pewno będziecie mieli do wygrania. I widzę, że tu jakieś ciuchy są, moi drodzy. No i to już mi się bardziej podoba. Kurde. Teraz to muszę od... Czekajcie, czekajcie, bo aparat muszę. Uwaga, uwaga. O, zrobimy tak, żeby było widać. No jest koszulka polo. Otwórzmy. Słuchajcie, nawet ja tego, chociaż ja wiem, czy otwierać. Nie no, muszę otworzyć, ponieważ inaczej to by się nie liczyło. Także dostaniecie już odpieczętowane. Kurde. No polóweczki nie powiem, lubię. Teraz zobaczymy, jak ona wygląda. Fajny taki kolorek. Uwaga. Tak mniej więcej wygląda. Całej nie będę Wam pokazywał. To jest według mnie najlepiej zrobione. To znaczy ten wzór, gdzie jest... na ukos tak właśnie jakoś to pocięte i tutaj jest zszyte, czyli moi drodzy, nie jest to koszulka farbowana, że połowę mamy ufarbowane tak, połowę tak, tylko po prostu fizycznie materiał jest zszyty. Bardzo ciekawie to wygląda. Myślę, że w takiej polóweczce spokojnie można sobie pohasać. Oczywiście będziecie mogli wygrać. O, właściwie to już wymyśliłem. Słuchajcie, w polowaniu na Hallaka, znaczy nie polowaniu na Hallaka, tylko w Pokonaj Hallaka będzie to nagroda dodatkowa, taka perełka. Jeżeli ktoś zrobi w takiej bitwie ileś fragów, wymyślę sobie. Normalnie nagroda będzie ustawowo, ale dodatkowo, jeżeli ktoś
zrobi tą ilość fragów, tylko się zastanawiam ile, czy to powinno być 6 fragów, czyli specjalista, czy też może trochę więcej, 7 na przykład, bo Radley Walters to już by było za dużo, ale no zobaczymy. Okej, okay. Koszulka jest w rozmiarze XL, moi drodzy, więc nawet jeżeli nie nosicie takiego rozmiaru, to na pewno tata się ucieszy, wujek, dziadek. Moim zdaniem jest świetna, jeżeli chodzi o design. Ja krzykliwych aż tak bardzo nie lubię, jeżeli chodzi o polówki, bo zwykłe koszulki lubię nawet krzykliwe. Ale polówka to jest takie, wiecie, bardziej en niż zwykła koszulka. Także mamy to. Co tutaj jeszcze? No, meteczka jest. Tutaj taka szarfa. Jest to wszystko fajnej jakości z tego, co widzę. Zobaczmy sobie jeszcze, jaki jest skład tego. Made in Portugal. Kurka, czyli nie z Chin. Dobra. I produkt jest licencjonowany przez ESL. Cokolwiek to znaczy. Nie mam pojęcia, co to znaczy, że jest licencjonowany przez ESL. Czyli taka jest tutaj. Z tyłu taka. Nic więcej nie ma. Jak najbardziej tu mi się podoba. Fajniutka. Ok, złożę teraz sobie tutaj ją. Jedziemy dalej. I czyżby to był mój ulubiony wzór? Tak. Kurczę, słuchajcie. Kiedyś tam wchodziłem do tego sklepu. Tu jest następna koszulka oczywiście. Wchodziłem do tego sklepu i tak naprawdę, jeżeli chodzi o te wzory, to ta była zdecydowanie najlepsza. To znaczy, może nie ta konkretnie, bo to widzę, że jest jakaś nowa. Tu jest Battleship Class Warship, ale co to jest za warship? Zaraz ją rozpakujemy i zobaczymy. W każdym razie, te niektóre mi się nie podobały, te, które tam były, nie podobały mi się, ale ten wzór z takim melanżem, bo zaraz tutaj z bliska wam to pokażę. Okej, otwórzmy to. No. Nie no, koszuleczka jest zarąbista. Powiem wam szczerze. Nie bym taką ponosił, ale dobra. Taka tradycja, że wszystko dostajecie to, co ja dostaję od Wargamingu, więc niech będzie. Słuchajcie, nie mam jak wam pokazać całej. Może tak to pudełko zdejmę. Będziecie mieli lepiej. Papiery zdejmę. No i zobaczmy. No, powiem wam, że wygląda ta koszuleczka świetnie. Jak ktoś lubi, to rewelka. Może tak przesunę, żebyście widzieli. To jest okręt. Koszulka też jest przedzielona na pół. Tym razem jest farbowana, nie jest szyta. Tutaj na niebieski kolor to jest taki melanż. Na pewno nie jest to jakiś krzykliwy kolor. A tu jest jakiś lepszy materiał, słuchajcie. Z tej strony taki. Z tej strony taki. Zobaczmy, czy tu jakaś gramatura jest. Made in Portugal. Też ESL. Coś tam germany. 100% bawełna. No nie wiadomo, jaka to jest gramatura. Ale mamy Battleship Warspite. Pamiętam, że jakiś inny okręt był kiedyś, co widziałem, ale ten też jest fajnym. Czyli tak mniej więcej wygląda ta koszulina. Również jest w rozmiarze XL. Także musicie mieć wujka, dziadka i tak dalej, żeby sobie ją nosić. Naprawdę fajna. Obie koszuleczki bardzo, bardzo mi się podobają. A ta plakietka to będzie taki dodatek. Okej, no tu nie ma co więcej gadać. Słuchajcie, link do tego sklepu prawdopodobnie dostaniecie poniżej.
Bardzo dziękuję Wargamingowi za te prezenty. No i co? Oby więcej prezencików, to będziecie mieli co wygrywać na... O, tu jeszcze jest jakaś taka skórka wszyta. To będziecie mieli co wygrywać w różnych konkursach i tak dalej, prawda? Także super. Ja to pakuję. To jest koniec filmu. No i co? No i do następnego unboxingu.